widzicie, forsycja już przekwitła. No i jak w większości ogródków, no duża. Zrobiła się wielka i do tego jeszcze szeroka. Wrasta mi tu wszędzie w kwiaty i trzeba ją ograniczyć. No i z tej sobie powiedziałem, że zrobię, ze względu na to, że mam dużo bylin, zrobię sobie forsycję na nóżce, żeby ładnie kwitła u góry, a na dole niech rosną ładne bylinki. A tak to i to ładne, i to ładne, i nie wiadomo co wybrać, raz się trzeba zdecydować. No i co, wybrałem sobie już gałązkę, którą zostawię, a resztę po prostu trzeba wyciąć. O, i zacznę może z tej strony, tu tą gałązkę sobie zostawiam, a resztę usuwam jak najniżej, jak najkrócej, żeby nie odbijało aż tyle potem z ziemi. O. Zabieg będzie prosty. O. I teraz spróbuję to wszystko usunąć. Będzie co palić za tydzień. O. Proszę. I już mamy zarys drzewka. I tu zobaczcie. Wszystko się, co dotykało ziemi, wszystko się poukorzeniało. Trzeba będzie wykopać. O, nawet taka malutka gałązeczka, a już puściła korzenie. Mam przy okazji 10 młodych forsycji. Nie sposób ich wyrwać. Gdzie tylko gałąź dotknęła ziemi, tam puściła korzenie. Tu jeszcze obetniemy tam. Jeszcze tu. O, będziemy już tutaj, tu. O, pięknie. O, ja myślę, że ta koronka, żeby z domu było ładnie widać, gdzieś na takiej wysokości. O, tak. No i teraz co? Żeby to mi się ładnie rozkrzewiło, bo to była jedna z gałęzi, to je wszystkie skrócę, żeby ta siła teraz, co będzie po obcięciu tej wielkiej korony, żeby wszystko przyszła mi tu do tego jednego przewodnika. Tak, o, ta jest jeszcze sucha. W ogóle. O. I tu jakiś mały paliczek można sobie wstawić, żeby się nie przechylało, bo to jednak krzew. On nie ma tej sztywności. I będzie piękna forsycja na nodze. Ona myślę, że w tym roku odrośnie ze 70 cm. Mnóstwem gałązek. Jak to w przyszłym roku zakwitnie, to będzie ok. A tu wszędzie obok, gdzie mają być byliny, to będą byliny. Może jeszcze tam coś bliżej teraz posadzę, zamiast tych wykopanych odrostów, bo te odrosty, no, można też wykorzystać, żeby je teraz przesadzić. Trzeba je ściąć prawie przy samej ziemi, żeby zostały bez liści, i wtedy ładnie z bryłką korzeniową przesadzić na inne miejsce, gdzie powinna się przyjąć przy obfitym korzeniu.
podlewaniu. Także to jest jeden z pomysłów na odmłodzenie forsycji i na zrobienie sobie troszkę miejsca w ogródku. Na razie, powodzenia.